Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Józef Shrivers. Jeżeli chcemy kochać Jezusa tak, jak On tego pragnie, musimy Go kochać przez Jego Matkę. Nikt nie jest doskonały. Żaden święty nie mógł sam z siebie być miłym Jezusowi tak, jakby to należało. Wszyscy nosili w duszy poniżenie spowodowane grzechem. Toteż żaden chrześcijanin nie zbliżył się do Jezusa z pominięciem Matki Bożej. Wszyscy chronili się pod jej płaszcz i stawali przed Jezusem jako dzieci Maryi. I tak być powinno. Jedynie ona mogła doskonale podobać się Jezusowi. Jedynie ona odpowiedziała całkowicie wszystkim wymaganiom Jego niepojętej czystości. A to dlatego, że stworzył On Matkę swoją dla siebie i musiał uczynić ją godną Boga. Pomyśl więc, jakie zdroje miłości musiał przelać w duszę tej wzniosłej istoty, aby jej poziom dorównał poniekąd jego poziomowi, aby mógł istnieć jakby przypływ i odpływ miłości między jego duszą a duszą Matki. Toteż gdy Matka Boska kocha, Jezus jest w zupełności zadowolony. Jeśli zatem chcemy podobać się Jezusowi, ofiarujmy Mu miłość, jaką ma dla Niego Najświętsza Panna. Ukryjmy się w jej duszy, przybierzmy jej serce, wyrzekając się swego, kochajmy tylko przez Maryję, podobnie jak dzieciątko oddycha przez swoją matkę, żyje jedynie biciem jej serca. Czy taka zmiana jest możliwa? Tak, zależy ona od aktu naszej woli. Tu na ziemi człowiek ma prawo i możliwość przekazywać swą majętność komu innemu, nawet za życia. Akt wyrażający tę darowiznę jest rzeczą nienaruszalną, bronioną przez prawo. Z chwilą, gdy oddanie nastąpiło i zostało przyjęte, jest nieodwołalne. Dlaczego nie byłoby możliwym oddać Królowej Nieba siebie samego, ofiarować jej swą duszę i ciało, swoją wolę ze wszystkimi jej pragnieniami i nadziejami, rozum ze wszystkimi jego myślami i zamiarami, władze duchowe i cielesne ze wszystkimi ich aktami, uczuciowość z jej wzruszeniami, słowem całe życie przyrodzone i nadprzyrodzone. Bóg dał mi to wszystko, to moje dobro, moją własność, bardziej niż dobra doczesne, które posiadam. Mogę więc zrzec się tego aktem uroczystym, dobrowolnym i świadomym na rzecz Matki Bożej, która jest moją własną Matką. I to oddanie jest rzeczą świętą. Skoro zostało przyjęte przez Boską Matkę, jest nietykalne. To, co dawniej było moim, już nim nie jest. Dusza moja i ciało, ze wszystkimi ich władzami i aktami, stały się własnością Najświętszej Panny. Gdy myślę, to ona właściwie myśli przeze mnie. Gdy kocham Boga, to już nie moje serce kocha, bo ono już do mnie nie należy, przeszło bowiem do serca mej matki.
lecz to dziewicze serce, wzbogacone całą miłością, do jakiej jestem zdolny, kocha teraz Boga. Zauważ, że jeżeli w ten sposób poświęcisz całą swoją istotę Maryi, to uczynisz to nie dla niej, lecz po to, by ona oddała cię Jezusowi, gdyż jej życiem, jej niebem, jej szczęściem i chwałą jest Jezus. Posłuchaj o przemiłym widzeniu gęby Galgani. Ujrzała ona siebie na rękach boskiej swej matki, z głową spoczywającą na sercu Maryi. Matka Najświętsza pytała ją słodko: Gemmo, powiedz mi, czy kochasz kogoś więcej niż mnie? A Gemma na to: tak, najmilsza matko, kocham kogoś więcej niż ciebie. Na te słowa Najświętsza Panna przygarnęła ją jeszcze czulej i rzekła: powiedz więc, kogóż to kochasz więcej niż mnie? A niewinne dziewczę tak odpowiedziało: najdroższa matko, nie powiem ci tego. Gdybyś tu była wczoraj wieczorem, wiedziałabyś, kogo kocham więcej niż ciebie. On jest zupełnie podobny do ciebie. Włosy jego takie jak twoje, a oblicze twoje to oblicze jego. Najświętsza Panna nalegała: Gemmo, nie ukrywaj przede mną, kto to jest? Wtedy dziewczę odrzekło: to Jezus, Syn twój. O, ja tak bardzo go kocham. Na te słowa Matka Najświętsza przycisnęła Gemmę do serca, mówiąc: o tak, kochaj Jezusa, kochaj go tak mocno, jak tylko potrafisz. I widzenie znikło. I istotnie, Maryja żyje tylko dla swego Jezusa, by mu zjednywać serca. I jeżeli zabiega o twoje, to tylko po to, by mu je oddać. Złóż je zatem w jej ręce. Ona wie dobrze, że ty nie potrafisz kochać Jezusa tak, jak on tego pragnie, jeżeli się jej nie oddasz w zupełności. A oto nowa tajemnica serdecznej zażyłości z naszą matką. Powinieneś kochać Jezusa przez Najświętszą Pannę, lecz to nie wystarcza. Musisz się zgodzić, aby twoja matka sama kochała Jezusa przez ciebie. To nie jest to samo. Gdy ty kochasz przez nią, zachowujesz inicjatywę swojej miłości, a Najświętsza Panna jest tylko twoim narzędziem. Gdy ona kocha przez ciebie, wówczas ona kieruje twoim sercem, a ty jesteś tylko jej pomocnikiem. Cóż byś ty wolał? O, chyba to, by cię ona zastąpiła w zupełności, aby przez ciebie kochała Jezusa. W niebie Najświętsza Panna kocha swego boskiego Syna miłością niewymowną, lecz ta miłość jest konieczną. Otóż chce ona jeszcze kochać swego Jezusa tą miłością dobrowolną i swobodną, którą miała dla Niego, gdy Go przyjmowała do swego łona, gdy Go po raz pierwszy tuliła, gdy żyła z Nim na ziemi i z Nim cierpiała na Kalwarii. Zabiega więc o twoje serce, by przez nie móc na nowo kochać Jezusa. Chce, by przez twą duszę przepłynęła cała miłość, jaką kiedykolwiek żywiła do Jezusa. A miłość ta będzie wolna. To będzie twoja miłość, zarówno jak twojej matki. Czyż nie chciałbyś być na ziemi tym przewodem, przez który Maryja prześle strumień miłości do serca Jezusowego i przez który Jezus wzajemnie przekaże swą nieskończoną miłość dla matki? Co za słodkie posłannictwo. Jezus chce kochać swą matkę tak, jak ją kochał na ziemi. Chce jej przypomnieć te niewysłowione wzruszenia,
które przeżywała, gdy się pozwalał piastować na jej rękach. I to chcę dać jej odczuć za Twoim właśnie pośrednictwem. A Matka Boża ze swej strony chce na nowo przeżywać z Jezusem te lata niewysłowionej miłości i bolejącego współczucia i pragnie, byś jej użyczył swego serca. Czy mógłbyś jej odmówić? Czy rozważyłeś to kiedyś, że jeżeli zostałeś powołany do życia chrześcijańskiego i obdarzony serdeczną miłością do Jezusa, to nie dla Ciebie samego, ale przede wszystkim dla Twojej Matki. Wszyscy ludzie, zarówno jak i wszechświat cały, istnieją tylko dla Maryi. Ona zaś istnieje dla Jezusa, a Jezus dla Boga. Bóg stworzył Maryję, aby godnie kochała Jezusa i by ten najmilszy Syn, który zgodził się żyć między ludźmi, nie czuł się wśród nich obco, lecz aby znalazł przynajmniej jedno serce, całkowicie nastrojone na ton Jego serca. Bóg stworzył wszystkich innych ludzi w tym celu, aby ta święta dziewica mogła przez nich mnożyć niejako w nieskończoność swą miłość dla Jezusa. Jesteśmy zatem na ziemi po to tylko, aby odtworzyć w nas życie naszej Matki i być jakby przedłużeniem jej życia. Serce nasze jest dla niej jakby drugim sercem, przez które ona na nowo kocha Jezusa. Bóg wlał w serce swej Matki wszystkie łaski, ale polecił jej starannie, aby owocem tych łask była chwała Jego odpowiednia do wielkości ofiar, którego te łaski kosztowały. W tym celu dał jej swobodę rozdawania od siebie łask, które sama otrzymała, pomiędzy tych, których kocha i którzy chcą być jej dziećmi. W ten sposób czyni ona owocnym to, co posiada, przez udzielanie nam nieskończoną ilość razy. W ten sposób Maryja kocha Boga tylekroć, ile ma wiernych dzieci. Więc nie tylko my kochamy, lecz ona przez nas kocha. Co w naszej miłości jest wadliwego, to ona przekształca i oczyszcza. O Matko moja, weź mnie w całkowite posiadanie. Chcę być nierozerwalnie z Tobą zjednoczony. Niech dusza moja przylgnie do Twojej, przeniknie ją w zupełności i zniknie w niej, jak iskra w olbrzymim ognisku. Niech umysł mój zatonie całkowicie w Twoim. Niech pamięć moja i wyobraźnia będą w Tobie zatopione. Uczucia, przywiązania, wzruszenia zleją się z Twoimi. Wola moja utożsami się z Twoją. Serce zaś stopi się z Twoim niepokalanym sercem, abym był niejako pochłonięty przez Ciebie i abyś Ty, o Matko, mogła w ten sposób przejąć całą moją istotę tą niezmierną miłością, jaką masz dla Jezusa. Obym był z Tobą ściślej zjednoczony niż dzieciątko z matką swoją. Niech dusza moja w swoim życiu wewnętrznym żyje wyłącznie przez Ciebie. Niech uderzenia serca Twego będą moimi. Twoja krew matczyna niech krąży w moich żyłach, a Twój oddech niech podtrzymuje i odnawia we mnie życie łaski. O Matko moja, co za radość dla mnie, gdy wiem, że żyję w Tobie i że Ty przeze mnie kochasz Jezusa. Cokolwiek otrzymuje istota żyjąca, otrzymuje po to, żeby dawać.
a im bardziej jest bogate jej życie, tym bardziej usiłuje udzielać go innym. Gdy zaś dojdzie do rozkwitu i do pewnego rodzaju pełności, staje się przyczyną życia dla innych istot. Im hojniej zatem Najświętsza Dziewica obdarowaną została życiem nadprzyrodzonym, tym szczodrzej pragnie jej rozlewać wokół siebie. By zaś móc je rozlewać, wzywa nas do pomocy. Jeśli nie będziesz jej pomagał w tym miłościwym zadaniu, to ani męka Jezusa, ani cierpienia Twej Matki nie przyniosą całkowitego swego owocu. Otwórz więc szeroko swą duszę przez ufność nieograniczoną, aby Matka Twoja mogła przelać w nią całą swoją miłość. W ten sposób staniesz się zdrojem łaskawości Najświętszej Dziewicy, a potoki jej miłości przelewać się będą przez Ciebie na innych. Aby pełnić tę przepiękną rolę zdroju Maryi, masz być jako dziecię na rękach Boskiej Matki. Z miłością i oddaniem skłonisz głowę swoją ku jej głowie i powtarzać będziesz często: Matko, bądź dobrą dla całego świata, dla grzeszników, schizmatyków i pogan, dla konających, dusz spragnionych doskonałości, dla serc poświęconych Jezusowi. Bądź łaskawą i rozlewaj miłość Jezusową, zwłaszcza w duszach kapłanów. Jak słodkie i owocne mógłbyś spełniać apostolstwo, gdybyś trwał nieustannie przy tym źródle łaskawości i chwytał wszystkie jego strumyki, nie w sposób egoistyczny dla siebie, tylko lecz aby nimi zraszać bezpłodne wydmy grzeszników lub wybrane kwietniki dusz pragnących świętości. Jakże mocno tuliłaby Cię do serca ta dziewica, pełna dobroci i miłosierdzia, gdybyś tak zechciał pozostawać przy niej i być niewidzialnym przewodem boskiej miłości dla innych dusz. A może zostałeś przez nią wezwany w sposób formalny, aby być jej dworzaninem, rozdawcą jej łask na ziemi? Jeśli tak, to nie ustawaj prosić ją, by cię nauczyła być tylko jej narzędziem. Nie mieć żadnej cnoty, żadnej siły ani zdolności z siebie samego, lecz oczekiwać wszystkich tych przymiotów od jej macierzyńskiego serca. Proś ją, by ona myślała Twoim umysłem, by przygotowywała w nim myśli i dowody, które poruszają i przekonywują, by podsuwała plany i pomysły, które uczą poznawać Jezusa i ją, aby usunęła z Twego umysłu to, co jest tylko ludzką mądrością i próżną chełpliwością, a tchnęła do Niego moc pociągania dusz pragnących prawdy. Najmilsza Matko, myśl moim umysłem i kochaj moim sercem. Wlej w nie taki ogień miłości, aby płomień nie mógł w nim się utrzymać, lecz aby wydostał się na zewnątrz i objął wszystkie dusze, które się zetkną z moją. O jak gorąco powinni prosić kapłani Matkę Bożą o dar miłowania dusz i pociągania ich ku Bogu. Proś ją, by przemawiała przez Twe usta. Niech Boska Matka, która jest stolicą mądrości, sama dyktuje Ci słowa zdolne poruszyć ukrytą strunę w każdej duszy, a która odpowiada tylko na miłość Jezusa. Błagaj ją, by Ci otworzyła wszystkie najbardziej skryte zakątki, w których tają się przesądy, fałszywy wstyd i wzgląd ludzki.
Staraj się o to, by biedny grzesznik, słuchając Ciebie, myślał, że słyszy głos samej Matki Niebieskiej. O dobra Matko, bądź w moich uczuciach i wzruszeniach, w mych przywiązaniach i wspomnieniach, w nadziejach i trwogach, w radościach i smutkach. Rządź moimi zmysłami, panuj nad oczami, uszami, ustami, rękami i nogami. Panuj nad całym ciałem moim, aby służyło tylko wykonaniu zamiarów Twojej względem ludzi dobroci. Zapanuj nad moją wolną wolą, aby się utożsamiła z Twoją. Podbij ją słodyczą Twego uroku i użycz jej równocześnie Twej niezłomnej siły, aby bojowała dla Pana. Królestwo Jezusowe rozszerza się tylko za pomocą walki. Masz być w służbie Matki Bożej walecznym żołnierzem, który pokonuje szatana i odbiera mu jego łupy. Dziewica niepokalana jest nieprzyjaciółką złego ducha. Jest nią z natury i przeznaczenia. Stała się Matką Jezusa w tym celu, aby Syna swego uczynić narzędziem nieprzyjaźni względem szatana. Jest też Matką Twoją tylko po to, aby i Ciebie z kolei sprzymierzyć przeciw piekłu. To też ten wąż nienawidzi jej i boi się. Przed narodzeniem swoim ta przeczysta dziewica okazaną mu była jako nieprzejednana nieprzyjaciółka, która ma zetrzeć mu głowę. Gdy tylko ukazała się w jego myśli, w dalekiej jeszcze przyszłości, była dla niego przedmiotem lęku i trwogi. Nim Maryja została poczęta, minęło już 40 wieków jego osobistej względem niej nienawiści. Szatan odmówił uczczenia świętego człowieczeństwa Jezusa, jakkolwiek zjednoczonego ze Słowem Boga. Otóż Bóg mu oznajmia, że zwyczajne stworzenie, córka Ewy, zmiażdży go swą dziewiczą stopą i że będzie musiał kłaniać się jej jako swej królowej. Cóż dziwnego, iż usiłował błotem obrzucić jej nieskalaną szatę, a nie mając możliwości dosięgnięcia jej, całą wściekłość skierował przeciw jej dzieciom. Co to za potężne boje między matką i dziewicą a smokiem? Co za piekielna radość dla szatana, gdy mu się uda oderwać od niej jedno z jej dzieci, zbrukać duszę grzechem śmiertelnym. Zdaje mu się wówczas, że odnosi triumf osobisty nad samą niepokalaną. Z tego widzimy, jak bardzo trzeba dbać o cześć naszej Matki i zwalczać szatana w nas samych czystością bez skazy. Jeśli tak postępować będziemy, to Najświętsza Dziewica przyjmie nas na służbę swoją i uczyni z nas groźne narzędzie w swych walkach z piekłem. Przez nas, słabych śmiertelników, dawniej może niewolników szatana, zerwie więzy tysięcy grzeszników. Ożywi nas zadziwiającą wytrwałością, abyśmy wytrwali w walce. Użyczy naszemu rozumowi daru rady i umiejętności, aby odkryć sidła, które zły duch zastawia na duszę i aby zniweczyć jego podstępy. Doda nam ducha pokory, aby zmusić do ucieczki pysznego Lucyfera. Natchnie wreszcie nasze serca nieubłaganą, swoją własną nienawiścią do grzechu i do szatana, ojca grzechu. O dziewico niepokalana, Ty jesteś moją matką, potężną i niezwyciężoną, królową wszechświata. Chcę być Twoim narzędziem w wojnie, którą wypowiedziałaś piekłu. Czuwaj tylko nade mną, gdyż jestem bardzo słaby i zawsze skłonny do zdradzenia Ciebie. Trzymaj mnie przy sobie, a ja nigdy nie przestanę modlić się do Ciebie. Thank you.
Prezentowane treści pochodzą z dzieła Moja Matka, autorstwa Józefa Schriversa. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.